Nie ma nas w Radiu Gol, ale jesteśmy gdzie indziej. Hot take. Ale podcast ten sam, kapitalny i wspaniały. Czyli jaki? Pick and roll. Koszykówka w najlepszym wydaniu. Nie przedłużajmy. Let's go! Jak doskonale pamiętacie, nie jestem sam, ale przedstawię się. Bartłomiej Misztal. Mam nadzieję, że mnie pamiętacie. Wydanie Pick and Roll numer 110. Tak jest. I myślę, że moi współkoledzy tego podcastu nie będą zaskoczeni taką liczbą. A kim oni są? Adam Fabisiewicz. Cześć, Adam. Cześć. Dobrze, że nie powiedziałeś współtowarzysze, bo konotacje takie niezaciekawe, ale koszykówka już dawno wolna od polityki, więc idziemy z samą dobrą treścią w hot take'u, tylko takie usłyszycie. Powiem ci tylko tyle, że daleko mi do takich politycznych konotacji. Jest z nami także Maciej Jankowski. Cześć, Maćku. Cześć, cześć wam. Fajnie znowu móc coś razem nagrać. Niezależnie od tego, pod jaką nazwą to nagrywaliśmy, pod jaką może bardziej redakcją powinienem nazwać, zawsze z wami spotkać się przed mikrofonem. Super opcja, a to, że w ogóle w końcu w hot take'u, w końcu w czymś naszym, to w ogóle jestem podwójnie dzisiaj podjarany. Jedna znajoma mi osoba powiedziała, że dobrze jest wejść na swoje i życzy nam powodzenia. Ale nie będę zdradzał imienia i nazwiska, zresztą myślę, że pod koniec tygodnia ujawnimy tę personę na hot take'u, ale proszę czekać z niecierpliwością. Dobrze, panowie, jak zwykle mamy dawkę tematów. Oczywiście, jak już od połowy marca jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że koszykówka niestety nie gra, więc musimy szukać tematów, ale te tematy tworzą się same. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że mogą to być tematy albo pozytywne, albo negatywne. No i taki niestety negatywny temat obiegł cały świat, mianowicie pożegnaliśmy wielkiego, i to dosłownie wielkiego, podkoszowego, który był mistrzem NBA, był All-Starem, miał nagrodę debiutanta, no i był mistrzem outlet passów, bo chyba za to go należy zapamiętać najbardziej. Wes Unseld, legenda Washington Bullets, Baltimore Bullets, bo ta franczyza przenosiła się z Baltimore do Waszyngtonu. Obecnie znamy ją pod nazwą Washington Wizards. Wielki człowiek, wielka postać koszykówki. Zresztą, podobnie jak redaktorzy ESPN, ja i Adam włączyliśmy go do tej wyjściowej piątki, jeżeli chodzi o najlepszych zawodników Washington Wizards. Czy chcecie coś więcej powiedzieć na temat tego wybitnego koszykarza? Bo myślę, że każdy z was ma jakąś refleksję na jego temat. Bo ja może zacznę. Wes Unseld koszykarzem był bez wątpienia wybitnym, jakby to nie pozostawia żadnych pól do rozważań, do dyskusji negatywnej na ten temat. Inna sprawa co do jego sposobu prowadzenia się poza boiskiem, ale wychodząc z założenia, że o zmarłych mówimy albo dobrze, albo wcale, to pozostańmy przy koszykówce, bo tutaj rzeczywiście Wes Unseld był postacią ikoniczną. Ja go zawsze porównywałem do prototypowej wersji Charlesa Barkleya. Bo zobaczcie, że to jest 201 cm wzrostu, 111 kg wagi, czyli on był jeszcze większy niż Charles Barkley, ale grał podobnie agresywnie, tak jak powiedziałeś, miewał cechy późniejszego Arvidasa Sabonisa, czyli tak retrospektywnie patrzymy na Wesa Unselda, to on był w pewnym sensie człowiekiem, który wyznaczał nowy sposób grania w koszykówkę, nowy sposób grania centrów w koszykówkę. Potem będziemy mieli innych zupełnie w typie świetnie asystujących centrów, a la Ralph Sampson, czy wspomniany już przeze mnie Arvidas Sabonis, ale Wes Unseld był człowiekiem na parkiecie znakomicie się wyróżniającym. No, co zaowocowało tytułem mistrza NBA w 1978 roku, wtedy w składzie też ze świetnym Elvinem Haysem pod skrzydłami trenera Dicka Motty. Świetny skład, świetna drużyna i takiego Wesa Unselda z tamtych playoffów, MVP zresztą finałów, chyba jak pamiętamy, człowieka, który wiele zrobił, ja chcę go zapamiętać. No ja nie wiem, czy tutaj standardowo, jak chyba na ogół w sytuacji, w której ktoś ma się wypowiadać w naszej trójce jako ostatni, mam cokolwiek do dodania.
osoba Wesa Anselda, no, środkowy, który na swoje lata też był środkowym, kompletnym, dawał jeszcze ten zalążek asyst. Specjalnie sobie tutaj teraz szukałem. W swoim najlepszym sezonie 5,2 asysty na mecz. Pamiętajmy, że mówimy o środkowym. Dla porównania, w tym sezonie 5,2 asysty rozdawali zawodnicy z Jeff Tigi czy Goran Dragić. Więc myślę, że mamy tutaj porównanie, że był to center, który wszechstronnością również umiał się popisać. No i zapamiętajmy go jak najlepiej. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale jakoś organizacja Bullets czy też Wizards bardzo lubiła zgarniać takich wysokich centrów, którzy wyróżniali się jakoś szczególnie. Pamiętamy przecież Manute Bola, który w jednym meczu potrafił rzucić 6 trójek. A to był człowiek, który mierzył 2,31, Adam? Czy 2,29? 2,31, jemu zmierzyli 2,31. On był troszkę tylko niższy od później, jak się okazało, od Georga Muresana, który zresztą też grał w Washington Bullet wtedy, tak? Tak. Bo tam jakieś milimetry decydowały, pamiętam o tym, że jednak Georga Muresan został tym najwyższym z najwyższych przed Manutem Bolem i no, mieli zamiłowanie do wysokich graczy, a te lata 60., 70. szczególnie to złoty czas dla Washington Bullets, wcześniej franczyzy, która, jak wspomniałeś, grała w ABA, więc w zasadzie no, tyle można powiedzieć. Wes Unseld zawsze będzie kojarzony z tą złotą ekipą i też pod tym względem warto o nich mówić, a my będziemy zawsze mile wspominać Waszyngton ze względu na wiadomo kogo. Pozdrawiamy Marcina Gortata. Tak. I tyle chyba mam do powiedzenia w tym temacie. Dokładnie. Marcin zawsze będzie w sercach naszych i w sercach, myślę, też kibiców z Waszyngtonu. Tak, ten Waszyngton mi się wczoraj zaczął przewijać dosyć mocno, ponieważ nieciekawie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no i też dewastacja pomnika Tadeusza Kościuszki, no nie jest to nic przyjemnego. Też teraz jeszcze śmierć wybitnej jednostki, która grała dla drużyny z tego miasta. No myślę, że ciężki czas ogólnie dla Stanów Zjednoczonych, też pod względem NBA, no bo nadal mamy wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Teoretycznie mówi się o tym, że liga ma wrócić 31 lipca do gry, ale w jakim formacie, ile drużyn ma grać, gdzie mają grać, to są pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Co jest ciekawe, sami zawodnicy zaczęli się wypowiadać na temat ewentualnego powrotu. No i gdybyśmy mieli takie coś, że mielibyśmy turniej wewnętrzny, w którym te zespoły, powiedzmy z miejsc 9-10, miałyby jeszcze szansę do gry, to taki Damian Lillard powiedział już wprost, że on by nie chciał grać w takim formacie, tak jakby już zakładał z góry, że przegra. Na co został skrytykowany przez jednego z futbolistów, tylko nie mogę sobie przypomnieć za Chiny Ludowe, kim ten futbolista był, w sensie imię i nazwisko, ale no powiedział mu wprost, że no, takich rzeczy się nie robi, zresztą takich rzeczy lider też nie robi de facto, w tym wypadku Portland Trail Blazers, że od razu na starcie się poddaje, zostawia drużynę samej sobie i tylko patrzy z wysokości trybun, jak oni sobie radzą. No tak się nie robi, bo też to zaargumentował w ten sposób, że wiele osób nie ma takiej możliwości, żeby sobie grali w koszykówkę albo uprawiali jakikolwiek inny sport i jeszcze zarabiali za to ogromne pieniądze, bo przecież przed rozpoczęciem tego sezonu Damian Lillard podpisał kolosalne przedłużenie swojej umowy. To chyba były pieniądze rzędu 170 milionów dolarów za 4 sezony, z tego co pamiętam, to są... To widzimy, jakie to są pieniądze i to dla jednego zawodnika, więc też to zaargumentował ten futbolista, że no taki Damian Lillard może mówić o sporym uśmiechu od losu, że może to robić i że ktoś mu daje taką możliwość, żeby on to robił, a ten mówi, że nie, że to dla niego nie ma sensu, dla niego nie ma znaczenia. Wiecie co, tak sporo się chaosu narobiło od połowy marca i nie wiem, co musi się wydarzyć, żeby to wszystko zostało unormowane. Tutaj jakąś macie receptę na to? Jakiś pomysł? Ja przede wszystkim uważam,
I to też wspominałem przy okazji całego zamieszania z Polską Ligą Koszykówki, kiedy tam wychodziły różne informacje. Jeżeli chcemy coś krytykować, jeżeli chcemy publicznie szczególnie wykazać swoje, nie wiem, odmienne zdanie, albo skrytykować, okej, okay, mamy do tego prawo, tylko pamiętajmy, że szczególnie będąc osobą publiczną, taką jaką jest Lillard, jeżeli chcemy krytykować, to musimy to dobrze uargumentować. Ja myślę, że gdyby Lillard powiedział, że ujął po prostu to swoje stwierdzenie inaczej, nie na zasadzie, że nie chcę, nie widzi mi się, nie podoba mi się powrót na boisko, tylko stwierdziłby, moim zdaniem powrót w tym momencie do grania, do kończenia sezonu jest złym pomysłem, bo i podałby argumenta, już w ogóle najlepiej jakby tego nie wyrzucał w przestrzeń publiczną, tylko po prostu wewnątrz ligi, gdzie na pewno trwają rozmowy i na pewno zawodnicy też są proszeni o swoją opinię. Gdyby wtedy taką opinię wykazał, byłby zupełnie inny odbiór. W takim momencie wiecie, trudno jest też z czysto prawnego punktu widzenia powiedzieć Lillardowi, okej, okay, no to co, to nie będziemy ci płacić, to jak to zrobimy? Wiemy dobrze, że rynek sportowy jest taki, że Lillard, jeżeli faktycznie nie będzie chciał zagrać, a zostanie podstawiony pod ścianą, to nagle pięciu lekarzy powie, nie, on nie może zagrać, bo on ma kontuzję i jest chroniony prawnie, bo ma kontuzję, więc nie może zagrać. Oczywiście podaję teraz ekstremalny przykład, który mimo wszystko jest przykładem realnym, jeżeli zawodnik bardzo będzie chciał stanąć na swoim. Wracamy do tego, co wielokrotnie było mówione. Naprawdę sportowcy bardzo często nie zdają sobie sprawy, że to, co oni powiedzą, będzie z każdej strony atakowane, z każdej strony oceniane. I czasami chyba lepiej ugryźć się w język, przemilczeć całą sprawę, ale nie być na świeczniku, bo powiedzenie czegoś może spowodować, że będzie się na świeczniku i w ogniu krytyki, co gorsza. Wiecie, ja stanę w obronie Lillarda troszkę w tym momencie, bo wydaje mi się, że on albo został źle zrozumiany, albo faktycznie i sam nieopatrznie się wyraził, przez to został trochę źle zrozumiany i wyszło słabo. On chyba, jak znam do tej pory jego etykę pracy, chęć wygrywania, bycia jak najlepszym graczem, mam wrażenie, że on chciał powiedzieć mniej więcej tyle, że on nie chciałby się dostawać do playoffów bocznymi drzwiami, że chciałby te playoffy wywalczyć. Skoro nie ma takiej możliwości, a mamy jeszcze przy okazji narażać zdrowie, no to po co mamy to robić? Oczywiście no, zostało to źle odczytane, bo jak wiemy, media amerykańskie podchwycą błyskawicznie wszystko i wszystko przemielą na burgery średniej jakości, więc ja tak to interpretuję. Może się mylę, może za bardzo bronię Lillarda. Ja tutaj też nie zamierzam stawać jako taki agresor i mówić, że Lillard, co ty wygadujesz? Tak jak ja się z tobą jak najbardziej zgodzę, że Lillard po prostu źle dobrał słowa albo użył złych słów w towarzystwie złych osób, przekazując to, co chciał powiedzieć. Główne meritum mojej wypowiedzi chyba streszczę ponownie do tego, że większą wagę powinni szczególnie sportowcy zarabiający krociej, będący gdzieś w pewnym sensie celebrytami, zwracać uwagę na to nie tyle, co chcą powiedzieć, ale jak to jeszcze przekazują. A to prawda, tutaj się zgadzam w zupełności, pełna zgoda. I jednak decyzję powinniśmy zostawić władzom ligi, a nie koszykarzom. To tutaj się zgadzam z tym w 100%. A inna sprawa, Bartek, co ty sądzisz o tym pomyśle do grania sezonu? Bo my tak dużo o tym dyskutujemy, ale przez to, że się to mieli strasznie długo, jest szum informacyjny, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, jakie ty masz zdania do tej pory o tym. A, bo może nie wygłaszałem je. Tak, właśnie nie powiedziałeś go wprost, tak. Aha, dobrze. W takim razie możesz je poznać teraz, skoro zapytałeś mnie o to. Strzelaj. Proszę bardzo. Moje zdanie na temat całej tej sytuacji. Nie wiem, czy to ma sens, bo skoro zakładamy hipotetycznie, że sezon miałby zostać wznowiony pod koniec lipca, mielibyśmy grać już od fazy playoffowej, czyli cały sezon regularny poszedł sobie gdzieś. I w takim układzie tabeli, jaki mamy, zespoły zgodnie z jakimiś tam przyjętymi, nie wiem, wytycznymi przystępują do playoffów,
no to ten sezon by się skończył, tak licząc lekko, przed październikiem, jakoś tak? No to byłoby to trochę za długie, bo przecież mamy jeszcze kolejny sezon do rozegrania, a wiecie, liga nie jest z gumy i nie można nagle na przykład skrócić czasu wyczekiwania, tudzież nie można na przykład skrócić czasu trwania tej ligi, chyba że mamy lockout oczywiście, ale w tym wypadku te wszystkie mecze, to co, mielibyśmy je rozegrać w back-to-backu, to by było w ogóle niemożliwe, bo zawodnicy by byli zajechani, jak po jednym sezonie Toma Thibodeau w jakiejś drużynie, jakiejkolwiek. A Tom Thibodeau może wejść do gry jako coach New York Knicks, to tym też trzeba powiedzieć, więc całkiem realna to perspektywa. No i właśnie do najgorszej z możliwych organizacji by poszedł w tym momencie, więc tam już kompletnie nadzieja została zaprzepana zarówno na poletku koszykarskim, jak i futbolowym, od kiedy Joey Flacco tam poszedł, ale to już zostawmy na inny podcast. Na następny dzień, na jutro. Tak, to zostawmy już sobie na jutro, bo to też będzie niezłe, jeżeli chodzi o futbol. Ale tak sam sezon, wiecie, są plany, żeby kolejny sezon rozpocząć w grudniu, no ale kiedy byśmy go skończyli? To byśmy tak to przesuwali w czasie i skracali go, i skracali, to może już dajmy sobie z tym spokój, chociaż ja wiem, że tutaj w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, a chciał, nie chciał, te wszystkie wielkie ligi amerykańskie to jest potężny biznes i tutaj chyba... Jakbym powiedział ja menedżerom, generalnym menedżerom, że dobra, skończmy to, niech sobie zawodnicy odpoczną, niech się przygotują solidnie do kolejnego sezonu. Było, minęło, okej, straciliśmy to, ale powiedzcie to samo zawodnikom uczelnianym, którzy też mają sezon z głowy, powiedzcie to drużynom w Eurolidze, które też mają sezon z głowy, powiedzcie to też ligom europejskim, południowoamerykańskim, chińskim, które też praktycznie już mają sezon z głowy, a oni by na to im powiedzieli nie, bo pieniądze, bo to się nie zgadza. No ale jeżeli nawet byśmy mieli możliwość rozgrywania tych spotkań, to i tak te pieniądze by nie wpływały, bo przecież kogo wpuścić na halę? I w jakich odstępach między sobą? Czy w ogóle kogokolwiek byś chciał wpuszczać na halę w tym momencie? Jakie by były wytyczne Ministerstwa Zdrowia Stanów Zjednoczonych? Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Więc to całe dywagacje na ten temat zmierzają do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do jednego wielkiego szamba, wokół którego się obraca NBA obecnie, a po drugie, do tego, żeby wszystkie dzienniki, serwisy informacyjne miały jednak o czym pisać o tej koszykówce. No bo jak one podchwycą już jeden jakiś tam wyraz, jakieś zagadnienie, to one już wtedy mają pole do popisu i mogą sobie opisać to wszystko w jakimś pięknym felietonie, ewentualnie w jakiejś historii takiej z kosmosu. No my to wiemy, bo znamy doskonale narrację mediów amerykańskich, więc doskonale zdajemy sobie sprawę, że im wystarczy rzucić ochłap i oni już z tego ochłapu przyrządzą coś dobrego. Przynajmniej takim się wydaje. Dlatego ja jestem ogólnie... Wiecie co, panowie, ja już mam powoli tego po prostu dosyć, bo tego jest za dużo. Ciągle jakieś nowe rzeczy dochodzą, ciągle jakieś kolejne spekulacje. Tutaj się Mark Cuban wypowiada, tutaj Lloyd Pierce nagle dochodzi, tutaj się zawodnicy zaczynają wypowiadać. Nagle jeszcze przychodzi w ogóle czas od momentu tego zabójstwa George'a Lloyda, że zawodnicy Minnesoty się sprzeciwiają. Nagle patrzę, jak Enes Kanter tańczy z protestującymi w Bostonie. Wiecie, tego wszystkiego jest już dla mnie za dużo. Ja bym wolał, żeby ta historia z wirusem z Wuhan nigdy nie nastąpiła, bo gdybyśmy mieli ją już dawno za sobą, to wyobraźcie sobie, że dzisiaj pewnie bylibyśmy w trakcie omawiania drugiego meczu finałów sezonu 2019-2020, a tak dywagujemy na temat tego, do jakiego formatu wrócimy w tym sezonie, więc ja wiem, że może się rozgadałem w tym momencie, ale jest tego dla mnie zdecydowanie za dużo. A jak znacie mnie doskonale, zwłaszcza ty, Adam, jeżeli mam przeszyt informacji, to ja wtedy wychodzę. Z drugiej strony jeszcze tylko skończę zdanie, Maćku, zanim oddam ci głos, bo chyba też chcesz coś dodać. A propos twojego zmęczenia, to chyba się ono skończy, bo 31 lipca sezon ma się zacząć. We czwartek będzie spotkanie Board of Governors, wszystkich właścicieli z
Adamem Silverem na czele, co nie oznacza, że będziemy mieli, że znamy nawet format głosowania, nad którąś z opcji ponoć przeważa opcja play-in z 22 drużynami, ale nie wiemy na dobrą sprawę, kto tam zagra, czy na pewno tak będzie. Więc to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to jest ten 24-miliardowy kontrakt z telewizją, więc tutaj NBA na pewno będzie chciała go jakoś wypełnić i zdobyć pieniądze. Trzecia sprawa to jednak, jakie zasady wyznaczenia loterii draftu są potrzebne, ale czy ten format będzie nam temu służył, skoro drużyny z szarego końca mają nie brać udziału w grze? Trudno to oceniać, więc... Wiemy, że nic nie wiemy. Znowu wracam do tej frazy, którą już kiedyś mówiłem. Tak jeszcze, poczekaj Maćku, poczekaj jeszcze chwilę, okay. Maćku, bo odnośnie do draftu, to z tego co słyszałem, rzucony jest pomysł, żeby sama loteria draftowa miała miejsce jakoś w połowie września albo w drugiej połowie września. Coś, ale jaki w tym sens? Jaka logika? Bo no nie właśnie, rozumiem. No właśnie to jest cały czas odkładanie tego na dalszy plan, bo zauważ, że jeżeli nie znamy układu tabeli na obecny sezon, to my nie możemy przystąpić do draftu. Zdajesz sobie z tego sprawę. No właśnie o tym mówię, więc nie widzę sensu logiki przekładania tego dalej. A mówi się o skończeniu sezonu nawet do grudnia, więc zupełnie tego nie rozumiem. A kolejna sprawa jest taka, że masz drużyny, które ci mówią wszystkie, że one by też chciały grać, bo te drużyny z mniejszych miast są na straconej pozycji, bo nie wchodząc do playoffów też nie zarabiają na prawach telewizyjnych i nie zarabiają na niczym, a muszą przecież wyżywić personel, już nie mówiąc o koszykarzach. I no trudna to jest sytuacja. Ciekawy jestem, co Adam Silver w czasach kryzysu wymyśli. No i może oddajmy w końcu głos temu biednemu Maćkowi. Dobrze. Chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, której nie wspomnieliśmy. Sezon zacznie nam się, kiedy to tam było mówione? W grudniu. Kolejny sezon zacznie się w grudniu, czyli kiedy on by się skończył? To jest dobre pytanie, w kolejnym grudniu. Pierwszego. No właśnie, albo wrześniu. A co z igrzyskami? No to właśnie, igrzyska, tak? I masz znowu... Mamy igrzyska jeszcze i okej, kadra Stanów Zjednoczonych może sobie machnąć na te igrzyska, ale co w sytuacji, w której, Doncic stwierdzi, że chce jechać z kadrą, jeżeli się dostaną na igrzyska? Co w sytuacji, tak, w której Hiszpanie stwierdzą, że chcą zebrać największy skład i bracia Gasol stwierdzą, że chcemy sobie zagrać w kadrze? Co nagle liga będzie ich blokowała, dlatego że poprzez kombinowanie, żeby zdobyć pieniądze, zawodnicy nie mogą jechać? Ja rozumiem, że sport to jest biznes. Nie mam zamiaru się z tym w żaden sposób sprzeczać. I oczywiście głupotą byłoby w tym momencie, gdybym powiedział, że kierujmy się zasadą sportowej rywalizacji, zdrowia i tych wszystkich ustaleń około sportowych, które były już od jeszcze Rzymu tworzone, bo to też nie o to chodzi, bo sport ewoluuje i teraz ma model biznesowy. Tylko nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, która będzie decyzją idealną. W każdej decyzji musimy coś odpuścić i albo musimy odpuścić pieniądze, czyli zrezygnować z tego sezonu. O kibiców bym się nie martwił, ponieważ mówiąc kolokwialnie, głupi kibic i tak będzie się dowalał do każdej decyzji, a mądry kibic każdą decyzję zrozumie. Więc albo rezygnujemy z pieniędzy, albo mocno ryzykujemy zdrowie zawodników, kończąc szybko ten sezon i wcześniej rozpoczynając następny, co jest najgorsze, co może NBA sobie zrobić w tym momencie. Albo kombinujemy z rozpoczęciem w grudniu i nie wiem, co robimy z igrzyskami, kiedy kończymy sezon. Tylko że zauważ, w momencie, w którym są Stany Zjednoczone, a wiesz, w jakim momencie są obecnie Stany Zjednoczone, zwłaszcza pod względem społecznym, bo tam poza tym są dosyć... epicentrum pandemii, jeszcze jeśli mogę wejść w słowo, wciąż. To są wciąż najwyższe wskaźniki, to też trzeba mieć na uwadze. Nie dość, że wirus, to jeszcze problemy kwestii rasowej nastąpiły od ponad tygodnia. Więc mamy... Tak naprawdę dwie rzeczy, które jak się do czego jeszcze dodasz, na przykład informacje, że kibice nie mają prawa wstępu na halę, gdzie ja rozumiem, że to jest produkt globalny, ale za bilety płacą głównie mieszkańcy miast, ewentualnie ludzie, którzy przyjechali akurat do danego miasta i postanowili sobie przyjść na mecz NBA, bo akurat jest.
Więc to jest jeszcze dodatkowy cios i... Pozwól, że ja ci teraz wejdę w słowo i powiem z perspektywy sytuacji, jak to wygląda, na co bardzo często ludzie zapominają. Proste wyliczenie. Nawet gdyby okazało się, że jest pozwolenie, żeby na każdy mecz weszło, strzelam, 300 osób, 300 kibiców, żeby mogło być 300 krzesełek, może tak to powinienem nazwać, zapełnione, to nie jest tak, że to będzie 300 kibiców, ponieważ mamy tak, sponsorów, z którymi są ustalenia pod względem biletów, ponieważ mamy rodziny, ja sobie nie wyobrażam z perspektywy zawodnika, że wpuszczamy kibiców, a ja nie mam możliwości, żeby na przykład, nie wiem, moja żona czy moje dziecko weszło ze mną na mecz, ponieważ tak mam na przykład, takie mam ustalenie kontraktowe. I co w takiej sytuacji robimy? Chcemy tutaj wyjść biznesowo, chcemy pozwolić tym kibicom wejść na boisko, ale tu się nagle okazuje, że kurde, możemy wpuścić 300 osób, ale tak, 50 to są umowy sponsorskie, 50 to są bilety w kontraktach, czyli nagle nam zostaje 200, ale jeszcze ta osoba, jeszcze tutaj ktoś z miasta i nagle mamy tylko 150 biletów dla kibiców i jest jeszcze większa rozruba, jeszcze większy burdel. Ale ty nie masz żony i dziecka. Okej, okay, no ja... Jeszcze, przysłuchaj. Ja może nie mam, ale ja ci to pokazuję z perspektywy, bo wiesz, ja wiem, jak u nas były kontrakty zawierane, ja wiem, ile u nas zawodnicy brali różnego rodzaju biletów i myśmy też u siebie w klubie robili pewne wyliczenie, gdybyśmy mieli na zasadach, które mieliśmy w poprzednich latach, a pamiętajcie, że jeżeli będziemy kontynuować sezon, to kontrakty działają na zasadach ustalonych, które były w tym sezonie, nie mamy czysto teoretycznie prawdziwie możliwości renegocjowania, no to te bilety też są zawierane w tych umowach. Te bilety też są pewnym, może nie głównym, ale też są pewnym składnikiem umów sponsorskich, umów z miastem, umów z osobami, które w ogóle zarządzają halą. No to prawda. Mam wrażenie, że Maciek już powoli zmierza w kierunku tematu, który jest mu najbliższy, czyli... Wiesz, Liga Polska. A, czyli on już płynie przez Atlantyk. Tak, bo jak Ja sobie zrobiłem łódkę i powoli sobie... A, żebyś tak, się przesłuję. Nie zasapał, rozumiem. Trzeba dodać, drodzy słuchacze, że Maciek dzisiaj przygotował kawał ciekawego materiału o Lidze Polskiej i my się będziemy raczej jak ci uczniowie, którzy wypytują swojego nauczyciela, co może jeszcze ciekawego dorzucić w danym temacie, więc zostańcie koniecznie przy YouTube'owych radioodbiornikach, że tak powiem, bo warto. I na Spotify'a też zaglądajcie, bo to trzeba chyba dodać, że hot take jest i na Spotify'u do ogarnięcia, i na YouTubie, i na Facebooka naszego warto zaglądać, bo tam, jeśli chodzi o tematy koszykarskie, jest też bardzo ciekawa rzecz, już niedługo, w niedzielę, no to chyba Krystian się ucieszy, że troszkę zapromujemy, film o Reggie Millerze, pierwsza jego część zrobiona przez naszego kolegę zespołowego Krystiana Mekkę, także warto zaglądać, warto sobie zaznaczyć dzwoneczek na hot take. Tak, a jeszcze dodam od siebie, że w piątek, tylko jeszcze nie wiem o której godzinie, faktycznie będziemy mieli specjalnego gościa, którego myślę w świecie koszykarskim wszyscy doskonale znają. A niektórzy aż nawet za dobrze. Więc też wyczekujcie, bo akurat będę miał możliwość porozmawiania z tą osobą w moim samochodzie, tak tylko jeszcze dodam. Więc będzie to pierwszy autowywiad dla hot take'a. Dobrze, w takim razie to płyniemy razem z Maćkiem, bo trzeba powiedzieć, że to nie tylko Stany Zjednoczone mają problem z koszykówką, ale problem wyszedł na jaw też w polskiej koszykówce i autorem, znaczy człowiekiem, który był w wykopaliskach i wydobył pewien glejt, który jednak ukazuje pewne nieścisłości względem reprezentantów Polski, a zwłaszcza tych, którzy byli na Mistrzostwach Świata w Chinach i zajęli 8 miejsce. No to problemy natury finansowej. No bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rafał Tymiński z Przeglądu Sportowego ujawnił pewne nieścisłości względem niektórych koszykarzy, bo Maćku, tak to chyba trzeba nazwać. Wiesz co, problem jest coraz szerszy. Mówiąc, zaczynając troszeczkę ogólnie w tym temacie,
coraz dziwniejsze sprawy wychodzą i coraz bardziej PZKosz kopie pod sobą dołki. To jest podstawowa sprawa, o której trzeba myślę też wspomnieć. Nie wiem, czy pamiętacie, w momencie, w którym była sytuacja z Adamem Waczyńskim, kiedy wtedy nagrywaliśmy podcast i wypowiadaliśmy się o tej sytuacji, powiedzieliśmy, że w dziennikarskim świadku polskiej koszykówki brakuje osoby, która potrafiłaby w najważniejszym momencie walnąć ręką w stół jak Wojnarowski w Stanach Zjednoczonych i w pół godziny rozepchać się łokciami i nie zważając na to, na swoją opinię, na to, jak będzie później postrzegany wewnątrz tego świadka koszykarskiego, który, no, jak coraz bardziej widzimy, jest świadkiem troszeczkę kolesiowskim. Po prostu dojdzie, o co w tym wszystkim chodzi. Chyba powoli mamy taką osobę. Coraz więcej w ogóle mamy takich osób, które przede wszystkim na Twitterze próbują gdzieś sami do takich informacji dochodzić. Są to często osoby mniej znane w kontekście ogólnopolskiej koszykówki, nie tak jak to w przypadku teraz wspominanym dziennikarz przeglądu sportowego, czyli osoba, która jest osobą dziennikarską, nie chcę powiedzieć, że osobą publiczną, ale jest to osoba, która jest po prostu znana w środowisku dziennikarskim, w środowisku sportowym, a już na pewno koszykarskim. Wiecie co, coraz więcej mam wątpliwości. Tak jak był taki moment, gdzie stałem po środku, gdzie cały czas mówiłem, że wysłuchajmy strony jednej i drugiej, że nie wieszajmy psów, jeżeli nie do końca wiem, jak to wyglądało, tak nawet gdybym bardzo chciał, ja nie mówię, że chcę, ale nawet gdybym bardzo chciał, ja już naprawdę nie wiem, jak ja bym miał bronić jakkolwiek cały związek, bo nawet próby wybrnięcia z tego są jak po prostu dolewanie oliwy do ognia. Między innymi zaraz po tym, jak wyszła ta cała sytuacja, tutaj już, Bartku, żebym tak nie przejął całości tego fragmentu, pozwolę ci ją opisać. Pojawiła się sytuacja, gdzie z tego co pamiętam, Łukasz Koszarek i Olek Balcerowski wrzucili na Facebooka posty z informacją, że gramy w jednej ekipie, tylko jeden, jak i drugi post był z błędem w hashtagu, co oczywiście szybko podłapali wszyscy, że PZKosz w tym przypadku, rzucając informacje od sponsora, od związku, które zawodnicy mają wrzucić, nawet nie potrafi tego rzetelnie zrobić i widać, że raczej są to działania sterowane przez związek, a nie tyle samych zawodników, którzy po prostu robią dobrą minę do złej gry. No cóż, to żeby tak nie przedłużać, chodzi o sytuację, w której reprezentanci Polski nie dostali premii za zajęcie wysokiego miejsca na Mistrzostwach Świata. Te premie miały im zostać obiecane, ale zgodnie z tym, co powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Koszykówki, wszystko zostało zapięte na ostatni guzik i ci, którzy podpisali umowy, te pieniądze otrzymali. No i teraz o jaką umowę chodzi? Tutaj użyto formy, że jest to umowa, powiedzmy sobie, może nawet nie partnerska między zawodnikami a związkiem, tylko taka umowa, w której będą jasno określone zasady, dzięki którym będzie można wypłacić im takowe premie. No i zaciekawiło Rafała Tymińskiego, zwłaszcza podpunkt, w którym było zawarte, że reprezentanci, którzy podpisują taką umowę, publicznie nie mogą się wypowiadać na temat propagowania związków tej samej płci, czy też promowania związków tej samej płci. No co już jest już na dzień dobry według mnie dosyć obleśne i obrzydliwe. Jest przede wszystkim, przepraszam, że wejdę ci w słowo, Bartek, jest przede wszystkim hamowaniem swobody wypowiedzi. To prawda. Którą gwarantuje nam jeszcze nasza konstytucja. Ja tutaj się a propos swobody wypowiedzi też wypowiem, bowiem chyba znamienna sytuacja była przy okazji meczu Polska-Izrael, kiedy na konferencji pomeczowej jeden z dziennikarzy zadał pytanie
odnośnie, czy do trenera miało być kierowane pytanie, czy nie uważa trener, że z Adamem Waczyńskim mecz by wyglądał inaczej. Zostało skwitowane to pytanie, że na tej konferencji pytania tylko w kontekście meczu inne nie będą przekazywane do trenera, ani do zawodników, więc to jeszcze tak dorzucę w ramach ciekawostki, możemy to tak nazwać. No właśnie, i część zawodników w ogóle nie mogła podpisać takowej umowy, między innymi Adam Waczyński, ponieważ wiązały go kontrakty z innymi sponsorami. No i tutaj oburzenie ze strony między innymi Marcina Gortata, że przecież jeżeli w jego czasach, kiedy on grał w reprezentacji, miał dostawać premię, no to po prostu się podpisywało pokwitowanie i pieniądze wpływały bezpośrednio na konto. Nie trzeba było żadnych pobocznych rzeczy wykonywać, ani żadnych umów zawierać. Mateusz Ponitka z kolei, z tego co wiem, nie mógł podpisać tego, ponieważ tutaj wchodzi w zenicie Gazprom i to jest inny problem. Dominik Olejniczak nie może pobierać jako zawodnik uczelniany, nie mógł pobierać jako zawodnik uczelniany żadnych pieniędzy, żadnych subwencji pieniężnych, więc tutaj sprawa była jasna, że jako student Żak on nie mógł tego robić, ponieważ NCAA mu tego zabraniała. Z tego co wiem, AJ Slaughter też nie podpisał takiego kwitu, ale jeden z reprezentantów, nie przyznał się kto, ale jeden z reprezentantów, który był w Chinach, podpisał ten kwit, ponieważ no, chciał dostać pieniądze, a jak to ładnie ujął, nie chciał się czuć jak będąc pod samochodem, który za chwilę ma go rozjechać. No, wiecie co panowie, to już zaczyna być trochę takie... jeszcze większy mętlik się zaczyna robić w związku koszykarskim, bo... A ja wetknę kij w mrowisko, Bartek. Ja jeszcze wetknę kij w mrowisko i zadam proste pytanie. Bo z jednej strony koszykarze reprezentacji Polski są w pewnym sensie zatrudniani przez Federację Polski Związek Koszykówki. Radosław Piesiewicz jest ich szefem. Cokolwiek myślimy o sposobie działania tego pana, trzeba powiedzieć jedno, że on jako prezes ma prawo zawierać umowy, które sporządzi jego prawnik i ma prawo te umowy w taki, a nie inny sposób konstruować. I teraz, nie wchodząc w arkana prawne, nie sądzicie, że jednak gdzieś Radosław Piesiewicz może mieć w tym wszystkim swoje racje, że to nie tylko on jest ten zły w całej historii, to jakby taki kontekst mi się tu nasuwa. Wiesz co, ja nie chcę mówić, że Piesiewicz, że prezes Piesiewicz jest tutaj tą osobą najgorszą, tylko problem jest taki, że od pewnego momentu, już pomijając fakt narracji, jaka się stworzyła, szczególnie w opinii publicznej, tak to wygląda, bo zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Wspomniałeś, Bartku, o rzeczniku prasowym. Przyjęło się, że Polski Związek ma rzecznika prasowego, którym jest aktualnie Paweł Łakomski, ale tak jak mówię, przyjęło się, bowiem oficjalnie, i to też widnieje na stronie PZKosza, jest on dyrektorem do spraw komunikacji i PR-u Polskiego Związku Koszykówki. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że po prostu osoby w związku uważają, że oni nie potrzebują rzecznika, ponieważ oni sami doskonale wiedzą, co mają mówić, jak mają mówić. I niestety z każdą kolejną publiczną wypowiedzią jest coraz gorzej. Jakiś czas temu, kilka dni temu, był wywiad z prezesem Piesiewiczem. Ja w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie ten wywiad był niestety. Tam padło pytanie o tą całą sytuację, a prezes Piesiewicz powiedział coś w stylu, że to jest kwestia Waczyńskiego, który tego, że myśmy jednak udowodnili, że potrafimy z Hiszpanią wygrać, mimo że wszyscy nas psy wieszali. Wiecie, abstrakcyjne odpowiedzi, jeżeli nie mam nic do ukrycia, jestem pewien swoich racji, to nawet na najtrudniejsze pytanie odpowiadam tak, jak wiem, że mam odpowiedzieć. A nie na pytanie A odpowiadam na zasadzie, no ale wygraliśmy z Hiszpanią, o co nam chodzi? Tak, no wprowadzanie rozmówcy na fałszywy trop, żeby odejść od tematu. To tak, dosyć znana taktyka prezesa Piesiewicza. Pamiętam podobną, kiedy chyba w Radiu dla Ciebie
mówił po mistrzostwach właśnie o całej sytuacji z Adamem Waczyńskim, więc nie jestem tym zaskoczony. No niemniej jednak pozostaje zawsze duży niesmak, że środowisko jest tak podzielone, że w zasadzie zobaczcie, nie mówimy już o Chinach, o przecież ogromnym sukcesie tej grupy. Gdzie to jest? O czym my mówimy? Przecież my powinniśmy mówić o nowym Narybku, o tym, gdzie będzie Oleg Balcerowski za chwilę grał. Jak wrócimy na parkiecie, gdzie jest Tomek Gielo? Czy się wyleczył? Czy kto będzie trzonem tej reprezentacji? Dlaczego to Adam Waczyński powinien ją dalej budować i gromadzić wokół siebie młodych, zdolnych koszykarzy? Jesteśmy w jakimś zupełnie abstrakcyjnym miejscu, w którym nie chcielibyśmy wszyscy być. I to pewnie będzie też rzutowało, Maćku, na polską ligę, no bo przecież te środowiska się ściśle przenikają i jak tu teraz usprawnić proces selekcji? Jak dać wybór Mike'owi Taylorowi, który musi jakoś uciec też od konszachtów, od jakichś relacji, które są często za kurtynami, przy stolikach załatwiane. No, jak to zrobić? To są naprawdę bardzo trudne i ciemne rzeczy, których ja bym nie chciał, szczerze mówiąc. Jeszcze przy okazji pierwszych dwóch oświadczeń i sytuacji z Adamem Waczyńskim, być może to była wiara głupiego, ale naprawdę gdzieś wierzyłem i przede wszystkim liczyłem na to, że da się tą sytuację jakoś przegadać, tak? Że osoby zamieszane w to będą w stanie jakoś uzgodnić konsensus dla dobra koszykówki. Okazuje się, że tutaj problem jest jednak głębszy, że ten problem jest w środku. Stroną pokrzywdzoną jest polska koszykówka ogólnie, bo nie możemy teraz mówić, bardzo mnie denerwuje, jeżeli w tej całej sytuacji któryś z zawodników przedstawia siebie jako strona pokrzywdzona, bo okej, on ze swojej perspektywy może czuć się jako pokrzywdzony, ponieważ są pewne rzeczy, które mogą przemawiać w jego mniemaniu za tym, ale w opinii publicznej ta ranga tej, ja bym to nawet nazwał aferą, urosła już do takiego miana, że tutaj pokrzywdzona jest cała polska koszykówka. To nie jest tak, że coś się dzieje tylko u nas. To wszystko idzie na zewnątrz. Co w sytuacji, w której Mike Taylor zrezygnuje? A tak się może stać. Co w sytuacji, w której my będziemy chcieli zgarnąć trenera z zagranicy? A nagle się okaże, że wszyscy powiedzą, że ja się w to bagno nie chcę pchać. I nagle z jednego wielkiego sukcesu zrobi się jedno wielkie szambo. No ja właśnie o tym powiedziałem, że już nie jesteśmy daleko, daleko za murem chińskim. Już bardzo daleko, już nie widzimy go na horyzoncie zupełnie. Szkoda, bo po tym sezonie, kiedy fantastycznie weszliśmy do turnieju w Chinach, gdzie tam też zagraliśmy bardzo dobre zawody, to ja liczyłem i patrzyłem zresztą na tych zawodników, przecież się ekscytowaliśmy zwycięstwami Mateusza Ponitki, jak Dominik Olejniczak wygrywał najtrudniejszą konferencję w koszykówce akademickiej, my to wszystko pamiętaliśmy. Tylko teraz co chwila wychodzą jakieś dziwne rzeczy i co my możemy jeszcze więcej zrobić? My jako my. My jako my? No. Nic. Nic, jest. Wiesz co, ja czytałem na Twitterze rozmowę, w której padł taki zarzut, że świat dziennikarski, polski świat dziennikarski, szczególnie może nawet nie tyle dziennikarski, co koszykarski, krytykuje, ale nie próbuje nic zrobić dla promocji koszykówki, że gdyby każdy, kto ma jakiekolwiek wpływy, czy to kluby, czy to osoby, które są dziennikarzami, zaczął to dziennikarstwo, tą koszykówkę przedstawiać w sposób pozytywny, zmieniłaby się opinia, tylko zgodziłbym się z czymś takim w momencie, gdyby był na przykład jakiś kryzys, jakieś spięcie na linii, nie wiem, na linii klubów, gdyby było jakieś spięcie na linii zawodnik z zawodnikiem. Natomiast tutaj w spięciu jest czynny udział najważniejszego podmiotu polskiej koszykówki. I to najważniejszego podmiotu nie tylko pod względem organizacyjnym, ale pod względem marketingowym, pod względem tworzenia i sprzedaży w pewnym sensie też tego produktu. Niezależnie co my w tym momencie będziemy robić, nawet jeżeli wszyscy dziennikarze świata skrzyknęliby się,
celowo użyłem tutaj słowa świata, i zaczęliby mówić, jak to w polskiej koszykówce nie jest dobrze, ale jednocześnie wszyscy byśmy wiedzieli, co się w tym PZKoszu dzieje, to ludzie by się po prostu popukali po głowie. Nic dodać, nic ująć. Już sobie wyobrażam Briana Windhorsta, Mike'a Kellermana, zwłaszcza Stevena Smitha, który krzyczy na związek. A ja sobie po prostu wyobrażam Woja, który jeszcze z tym swoim hashtagiem Woj ESPN and Piesiewicz and Coach Taylor, po prostu taki tweet jakby wszedł, to no cóż, no może kiedyś, miejmy nadzieję, że jak takie tweety się będą pojawiać, to tylko w pozytywnym aspekcie. Natomiast sytuacja jest trudna. A czy myślicie, że sytuacja w polskim koszu wstrząsnęłaby nawet nieskazitelnie wyżelowaną grzywką Shamsa Harani? Wiesz co, ciekaw jestem, naprawdę ciekaw jestem dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak taka osobistość, jak Shams Harania w takiej sytuacji poradziłby sobie w środowisku polskim i jak taka sytuacja by wyglądała w środowisku Stanów Zjednoczonych? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Może któregoś razu pokusimy się, Maciek, o małą debatę w zapisanej formie. To jest, jak najbardziej. To jest, możesz zapisać to do listy tematów, bo mamy też, trzeba to zdradzić dla naszych słuchaczy, propozycje na niedaleką przyszłość, też na nasze debaty, nie tylko podcastowe, ale też tekstowe na stronie hottake.pl, więc co jakiś czas zaglądajcie, bo warto, bo będzie tam dużo ciekawych treści także. Każdy z nas umie pisać, jeden lepiej, drugi gorzej, ale każdy z nas umie pisać ciekawie. I każdy na pewno z nas szczerze. Tak, na pewno szczerze. Ja też mam pewien pomysł. A jak ktoś nie umie pisać, a dobrze wiemy, że potrafi mówić, to niech się nagra na dyktafon, a u nas zawsze się ktoś znajdzie, kto to ładnie przepisze. No mi kiełkuje dobrze już... powiedziane. O, dobrze. Mi już kiełkuje od ponad roku pomysł odnośnie do literatury, ale myślę, że to może nie wstrząśnie światem literackim w Polsce, ale będzie czymś, co już dawno chciałem zrealizować, a nie miałem do tego odpowiednich narzędzi. No w takim razie zostańmy może przy polskiej koszykówce, bo Maciek ma pewną rzecz do ogłoszenia i nie będę ci się tutaj wpychał z tym, bo to ty wiesz najlepiej, o co chodzi. Pewną rzecz, nawet powiedziałbym parę rzeczy. Tutaj wspomniałem wam głównie o jednej osobie, którą chcę wspomnieć na naszej antenie, ogłosić, bo ponieważ już taka informacja oficjalna jest podana, parę newsów z Polskiej Ligi Koszykówki. Z racji tego, że sezon już wiemy, kiedy ruszy, już te transfery, jak to są określane na Twitterze, pod hashtagiem PLK.pl, te pierwsze takie ogórki są przedstawiane. No to zacznę pierwszy przykład z brzegu, taki, który jest mi najbliżej. Alessandro Magro zostanie na dalszą, na ten sezon. Dalej będzie współpracował z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Specyficzna sprawa. To akurat opisywał Krzysiek Kaczmarczyk z Sportowych Faktów, ponieważ umowa z trenerem Magro w MKS-ie była podpisana na miniony sezon z możliwością przedłużenia, jeżeli drużyna się utrzyma. No tylko czysto teoretycznie drużyna się nie utrzymała. Drużyna została w lidze decyzją ligi, ale na parkiecie się nie utrzymała. Nie jest pewne, czy to by miało miejsce. Bądźmy szczerzy, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi. Dlatego kontrakt nie wszedł w życie, ale najpierw była umowa dżentelmeńska, teraz można powiedzieć kontrakt jest. Alessandro Magro dalej trenerem MKS-u. Oprócz tego, z takich tutaj najważniejszych informacji, które mam, Grzegorz Kulka powraca do Energa Basket Ligi. On zagra w Legii Warszawa. Mówi się jeszcze, że Dariusz Wyka oraz Grzegorz Kamiński również do Legii mają dołączyć. Kacper Młynarski z nowym kontraktem w spójni Stargard. Tutaj mówi się, ale też to jeszcze nie jest oficjalnie podpisane, że być może Mateusz Kostrzewski w spójni zostanie. Jacek Winnicki też w spójni dalej trenerem będzie.
trener Stefański zostaje w Trefiu. To jest news. Tak, o tym też jeszcze zaraz będę chciał wspomnieć. No i dwa newsy w kontekście młodych zawodników, których miałem okazję oglądać przy okazji turnieju finałowego Mistrzostw Polski do lat 20. Kacper Gordon podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław na 5 lat. Tutaj też z daleki jestem od oceniania, czy ten kontrakt nie jest za długi. Natomiast Wiktor Rajewicz podpisał umowę z Eneą Astorią Bydgoszcz. Szybkie newsy, które tutaj miałem pod ręką. Wspomniałeś, Adamie, o Jacku Winickim. No, ciekaw jestem, jak ta spójnia będzie wyglądała pod ręką trenera Winickiego. Wiemy, że budżet w spójni może być mniejszy. PGE w ogóle przez dość długo zastanawiało się nad wycofaniem się jako sponsor główny spójni. Zostali ze zmniejszoną oczywiście finansowaniem, ale to praktycznie każdy klub to dotknie, więc to nie jest tak, że tylko spójnia będzie mocno w tym momencie jakoś pokrzywdzona tą całą sytuacją. Natomiast myślę, że trener Winicki, mając przede wszystkim już taki trzon z Kacpra Młynarskiego, jeszcze jak zostanie Mateusz Kostrzewski, może naprawdę coś fajnego stworzyć. Pytanie, ale to standardowe pytanie, które można zadać każdej drużynie w Polsce: jak trafi się z obcokrajowcami? Dobre pytanie. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że Legia Warszawa na pewno zyska na szykowności, bo Dariusz Wyka ze swoim irokezem zawsze robi furorę. Dokładnie. Na wszystkich parkietach. Dziewczynom się bardzo podoba. Wiem, bo moje koleżanki już kilka razy zwracały mi uwagę na tego koszykarza, nawet niespecjalnie interesując się koszykówką, wyobraźcie sobie. Czyli coś w panach z irokezami jest pociągającego. Ogólnie powiem ci, że ja mam wrażenie, że po prostu koszykarze mają ten taki swój styl, bo ja znam takich zawodników. Nie wszyscy, zaskoczę was, nie wszystkich znam i nie wszystkie te historie znam, bo zawodnicy byli z drużyn z Śląska bądź też z Zagłębia, którzy idąc do klubu, zachowując się normalnie i nie chwaląc się na prawo i na lewo, że są koszykarzami, na ogół do domu sami nie wracali. No tak, schodzimy na niebezpieczne rejony naszej dyskusji, panowie, to może wróćmy jednak do koszykówki. Wróćmy jednak do koszykówki, ale wróćmy do koszykówki w takiej kwestii, bo jak ty tutaj opowiadałeś na początku MKS-ie Dąbrowie Górniczej, to może wypadałoby powiedzieć oficjalnie, że mamy umowę partnerską z tą drużyną. Tak. Udało się to ustalić, załatwić. Jeszcze oficjalnie tego nie ogłaszamy, ponieważ ostatnie rzeczy są dogrywane, że tak to nazwę. Natomiast tak, MKS Dąbrowa Górnicza, tutaj partnerstwo medialne na linii Hot Take MKS będzie miało miejsce. Tak jak mówię, ostatnie rzeczy są dogrywane, między innymi wykorzystywanie nawzajem nie tylko swoich materiałów, ale też tworzenie własnych w oparciu o ten drugi podmiot, już tak to fachowo nazywając, no sorki, ale egzamin, nauka, ja cały czas tylko czytam o podmiotach i o przedsiębiorstwach. Mam nadzieję, że uda się z tego stworzyć coś naprawdę fajnego. Zadbamy o to. Mam nadzieję, że mi też pomożecie, dlatego tutaj też właśnie o trenerze Magro jako pierwszym wspomnieliśmy w tym wszystkim. No ba, wiadomo, że pomożemy. Poza tym włoska szkoła koszykówki też jest szkołą bardzo solidną, o tym trzeba pamiętać. Kim jest Ettore Messina czy Simone Pianigiani, to są ludzie, o których specjalnie nikomu mówić w świecie koszykówki nie trzeba. Także Mark D'Antoni. No tak, tylko to taki trochę Włoch z drugiego rzutu, ale Reggie dobra, Jackson. Niech będzie. No dobrze. Kobe Bryant. Tak, Gino Oriema, tak? Jak już idziesz, tak. Idziesz w tą stronę, to już... Czy czarę goryczy przeleje kto? Luigi Datome, czyli europejski Harden. Najsłodszy brodacz w Europie, to zdecydowanie. Dla mnie już jak tak wspominamy sobie o włoskiej drużynie, to dla mnie zawsze takim pierwszym skojarzeniem z włoską koszykówką będzie Marco Bellinelli. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym zmienił swoje zdanie i nie wiem, co by się musiało stać, żeby Marco Bellinelli nie był tym, który ciągnie kadrę Włoch.
taki babyface killer to jest zdecydowanie. Na parkietach NBA Bellinelli w cieniu Gallinariego, ale jak przychodzi co do czego, to jednak Bellinelli w kadrze, w tym trykocie reprezentacyjnym. No już nie będę tutaj się na epitety, bo to... Wyrobił się u Popowicza. Wyrobił się u Popowicza, co? Zdecydowanie, ale to samo... Paddy Mills, przecież u Popowicza to on jest zmiennikiem, a w reprezentacji Australii pierwsze skrzypce. Tak, ale ogólnie powiem wam, że to też jest temat, który bym chciał wspomnieć, bo gdzieś te Mistrzostwa Świata pozwoliły popatrzeć na te drużyny i ta reprezentacja Australii, tak jak bardzo fajnie się ją ogląda, tak jakby jednak wgłębić się w taktykę, no to tam taktyka jest na zasadzie, ty masz Patty piłkę w ręce, jak nic nie wykombinujesz, w narożnikach stoją Della Vedova albo Ingles, myślcie sami. Ale to zostawimy sobie już na kiedy indziej, okej? Okay? Bo jak czas zmierza ku końcowi, więc pora się pożegnać. 110. wydanie podcastu Pick and Roll w Hot Take. Byli ze mną Adam Fabisiewicz, dzięki Adam. Dzięki, a wiesz Bartek, że trzeba powiedzieć jeszcze o jutrzejszym fantastycznym debiucie, czyli jutro o tej samej porze zapraszamy na, również wspólnie z Bartkiem, na pierwszy w historii w ogóle Eteru, a pierwszy w historii Hot Take'a, tym bardziej czujemy się wyróżnieni, magazyn o sportach amerykańskich i o zagadnieniach ogólnosportowych, czyli granice sportu, stay tuned, proszę was bardzo o to. Exactly. I był z nami także Maciej Jankowski. Dzięki Maćku. Dzięki wielkie. A ja też jeszcze tutaj dopowiem, że co prawda jutro w granicach sportu się nie pojawię, ale myślę, że w miarę możliwości jak najczęściej będę również tam uprzykrzał godzinę chłopakom. Oby jak najczęściej. O tak, oby jak najczęściej. Ja się nazywam Bartłomiej Misztal, dziękuję wszystkim za uwagę. W każdą środę o godzinie 19 podcast Pick and Roll, tylko w Hot Take. Do usłyszenia!